konwersacja zaczęła być bardzo ruchliwa i tak dalej. It's only been half a year since this place opened up, but I haven't been to the local shopping district much since. A lot of stores there started closing and... You can't blame it all on Juness, can you? Ech, co? Narako tych ludzi zabija sklepowych! Co oni sklepy zamykają? Dlaczego zamykają? Bo wszyscy nie żyją. Jakie sraki, senpai? A, Saki. Kto to jest? Oh, that's Saki Kunishi. Her family runs a liquor store in the shopping district. I think she's working here part-time though. Hey, how's it going? You look beat. Hey, I'm finally on break. What's up, Hana-chan? Boosting the family business by bringing your friends here? O, ups, sorry, niechcący. Did something happen? Oh, it's nothing. I'm just a little tired. Ja w sumie też jestem trochę zmęczony. Hey, if you need to talk, I'm always willing to listen. I'm okay. Thanks, though. No problem. Ugh, why'd I leave school early yesterday? Hey, is he the kid who transferred here? Ja nie jestem dzieciakiem. Nie masz manier? Mam 24 lata. Nie bij. Are you the transfer student? Oh, did you hear about me already? It must be nice to have someone else from the big city to talk to, huh? I don't know. I don't see Hana-chan hanging out with the other guys much. Not necessarily. He doesn't have too many friends, so I hope you two get along good. Ja też nie mam przyjaciół. Hana-chan's a good guy, but he can get nosy sometimes. You gotta tell him right to his face when he starts to annoy you. Jak pięścią? Nie, jest w porządku. I know. I'm just kidding. Come on, senpai. There's no need to worry about something like that. No właśnie, spierdzielaj tam, siedź dalej. Well, my break's just about over. Back to work I go. Na razie. Later. Oh, senpai? Saki-senpai says I'm annoying, but she's even nosier than me. Kto wie? She has a younger brother, and she treats me pretty much the same way. Bo jesteś młodszy od niej, w końcu mówisz do niej senpai. Oh, you don't want her treating you like a brother, huh? Oh, I get it. So that's how it is. Kolejny friend zone. The daughter of a local family-run liquor store and the scion of the invading chain, the flame of forbidden love. What the fuck? Dude, it's not like that. Ale się czerwienisz. Widziałem twój portret. Well, I know just the thing to cheer up that lovesick heart. Stek. You ever hear of the Midnight Channel? Północny kanał. Nie wygląda mi to coś na bardzo miłego. Filmy dla dorosłych. You're supposed to look into a TV that's switched off. Alone, exactly at midnight on a rainy night. While you're staring at your own image, another person will appear on the screen. And they say that person's your soulmate. To jest jeszcze bardziej upiorne. What? For a second I thought you were actually going to say something useful. Tak jak filmy dla dorosłych. How can you get all excited over such a childish urban legend like that? W końcu Inaba to jest dziura, w której nie ma nic do roboty, więc hej, trzeba łapać zasłonki. Childish, huh? You don't believe it, do you? Of course I don't. Well, it's raining tonight. Let's all try it out. Then you'll see. It's raining men, hallelujah. Try it out. Wait, you haven't even tried it yourself? What? Wow,
I'm trying to remember the last time I heard something this stupid. All that aside, you know that incident yesterday? You guys think it was murder? Nie, myślę, że to kara boska. What if the culprit behind it was still lurking around? Ja mam idealnego podejrzanego, jest w moim domu i ma 8 lat, tak mniej więcej. Shush, you shouldn't joke about stuff like that. Now who's the childish one? All I am saying is, you guys better try it out tonight. Bo co? Słyszałeś plotkę o północnym kanale, na którym widzisz twojego ukochanego w deszczową noc. Może powinieneś to wypróbować. Może powinienem dać sobie spokój. Teraz muszę mieć oczy dookoła głowy. Kolejny obiad sam z Nanako. Dojima mnie nie obroni. Don't worry. Be happy. Yeah. Nareszcie, Dzisiejszej nocy nie stracę życia. What a day. Żebyś wiedział. I'm back. Did anything happen while I was out? No. You're late again. I'm sorry. I'm busy at work. Can you put the news on for me? A ty nie masz rąk i palców? Next, more details in the developing story on the incident in Foggy Inaba. Announcer Mayumi Yamano's dead body was found hanging above a house in this isolated rural town. A właściwie to czyj dom był? It is confirmed that Miss Yamano had been involved in an affair with Taro Namatame, husband of Enka singer Misuzu Hiragi. To jest kolejny raport o wczorajszym incydencie. Kiedy Miss Yamano, speaker telewizyjny, była żywa, miała jakąś sprawę z sekretarzem Councilmen's, czyli no radnym jakimś na pewno. Tak, tak, wiem, rozumiemy. The police plan to investigate this relationship and question any personnel involved with them. In addition, we now bring you an exclusive interview with the local student who found Miss Yamano's body. An interview with a kid? Where the hell did they find her? Wiosce. What went through your mind when you saw it? Could you tell she was dead? Did you see her face? Oh, czy ją dotknęłaś? Totalnie widać, kto to jest. Jakbyście nie wiedzieli, to nie powiem. Czujesz, że widziałeś ją gdzieś wcześniej? No, pewnie te włosy, ta chusta żółta. Znaczy nie, wtedy chusty nie miała. Ja pierdzielę, ty reporterze, się uspokój. Huh? She was killed? Oh, so did you see anyone suspicious around here? No, not really. Poza tym latającym spotkiem. We heard that you found it when you left school early. Did you have some personal business to take care of? Co cię to obchodzi? Huh? That's... Entuzjazm reportera wygląda na to, że entuzjazm reportera denerwuje dziewczynę. Patrząc bliżej, przypomina ci bardzo mocno Saki Konishi, Senpaya i Josuka. A tragedy that occurred near the local shopping district. Many store owners are raising concerns about losing customers as a result. If they lose more customers, it'll be because you're making such a stink about it. Coś w tym jest. It really is a bizarre case, isn't it? I mean, hanging someone upside down from an antenna. Jeszcze do góry nogami, tak się nie cosplayuje Jezusa. I'd have to say it's a warning or a sign from the culprit. Yes, but so far, no one has come forward to take credit for the crime.
Loads of prank calls, though. So the cause of death is still unknown, and they don't have a single suspect yet? Taxpayers' funds are going to a police force who can't even figure out if this is an accident or a homicide. O mój Boże, zamknij ryj. Policja to też ludzie, to nie są roboty. No. We'll be right back after these messages. At Junette's, oh, nie. Every day is Customer Appreciation Day. Come see for yourself and get in touch with. Czy kurde w tej inabie jedyne reklamy, jakie idą, to te z Junes? Every day's great at your Junes. Pieśń śmierci. Every day's great at your. Ale nie muszę się bać. Chociaż kto wie, on przecież śpi. Hey Dad, can we go to Junes together sometime? O nie. No? Nie denerwuj się, jestem pewien, że wszystko będzie okej. Tylko nie szalej. Wygląda na to, że zasnął. Jeez. Wiesz, Nanako, jak w tym Junes sprzedają karty z Pokemonami, to chętnie z tobą pójdę. A teraz szybko, póki twój stary nie widzi. Woo, woo! Widzisz, jakie kocie ruchy mam? Nawet nie wie, czy będzie oglądać telewizję, czy patrzeć na mnie. Albo może macha głową do bitu. Kto wie, tak czy siak trzeba zapisać. Ale już nagrywam? Okej, jeszcze trochę mogę posiedzieć. Yes! Ponieważ no, fajnie było, gdzieś tak do 2 godzin posiedzieć, pograć, no. Żeby już były, a no tak, będziemy dzisiaj północny kanał oglądać. Mam nadzieję, że mnie Nanako nie przyłapie. Jakbym miał inne wyjście, nie? Tak więc no, tak jak powiedziałem, fajnie by było zrobić 4-odcinkową sesję normalną. Kurde, trochę mnie gardło dusi, jak noszę te słuchawki. Słyszysz, jak deszcz pada na zewnątrz. Już prawie północ. Twój ukochany pojawia się, jeżeli spojrzysz w telewizor podczas deszczowej nocy. Historia czyje może być prawdą? Tutaj kurde pokazuje ci się ogromny baratygrys! Nie! Ja taki nie jestem! O nie. Pikachu, zamknij ryj. Thou art I. Thou art the one who opens the door. To jest lepsze od filmów dla dorosłych. O nie! I proszę bardzo, tak to jest, jak wsadzasz kurde rękę tam, gdzie nie trzeba. Dobrze, że pisiora nie wsadziłem. A! Wypierniczam ten telewizor z mojego pokoju. Are you okay? Nie, Nanako, chodź zobacz, pokażę ci sztuczkę.
Obudziłem cię? I heard a really loud noise. To tylko pieruny. Mój telewizor nie chciał mnie totalnie zjeść. Good night. Nanako mnie pilnuje, muszę być ostrożny. Co się stało? Zdecydowałeś się porozmawiać o tym z innymi jutro. Słuchajcie. Telewizor próbował mnie zjeść. Nanako musiała znów mi dosypać jakichś proszków. Hello everyone, jestem Kimiko Sofa. I nie wiem... Nie wiem, jak bardzo wiecie o historii świata, ale ja jestem ekspertem. Widzicie na mnie? Jestem, kurde, z Egiptu. Ale najpierw trochę o mnie. Uwielbiam używać item findera, by szukać zgubionych rzeczy i nie ma nic takiego jak romanse. Ach, Twilight. Właściwie historia świata jest cudownym romansidłem. Historia jest jak rzeka. Została zrodzona z przeszłości i płynie cały czas w przyszłość. Mam nadzieję, że będziecie... Mam nadzieję, że spodoba wam się głębokość historii. Ho, ho, ho! I skoro to jest moje pierwsze kazanie, zacznę łatwym pytaniem. Kurwa! I nauczyciele też nade mną się znęcają, ja chcę się tylko dopasować! Co oznacza AD w innych słowach Anno Domini? Nie, kiedy AD Anno Domini się zaczęło? Kiedy Jezus się narodził, to akurat wiem. A, wygląda na to, że rozumiesz to bardzo dobrze. Wszyscy wiedzą, co oznacza BC? O, po prostu wam powiem. Przed Chrystusem, czyli lata przed tym, jak Chrystus został narodzony. To oczywiście liczy się... W ten sposób liczymy nasze dzisiejsze lata, ale to nie zostało zaadoptowane do wschodniej Europy aż do XV wieku. Serio? Tak, to wtedy jak dużo było wojen religijnych i tak dalej, ogólnie był wielki rozpierdol, ale Polska była zajebista chociaż. Czy to XVI wiek był? Tak czy inaczej, no tak, religia i tak dalej. Dużo świąt mają dużo wspólnego z religią, wiecie, i tak dalej, no. Ta kultura, tradycja, present, future i tak dalej, następna generacja. Tak, tak, a ja muszę tak stać cały czas? Jej! Jestem bardzo mądry, patrzcie, a nie, przecież nie mam tak zajebistych włosów jak wcześniej. Kurde, Juske! Czy w Junes można kupić niebieską perukę? What's up with the body being hung upside down? That's so freaky. W sumie też to pasuje, kurde, o Chrystusie mowa i o cosplayerce, kurde, Jezusa. Is it supposed to be like mimicking an execution? It's messed up. My senpai told me it was a third year named Saki who found the body. Uh-oh. Yo. Czego? It's not really that important, but... No to spadaj! Well, yesterday on TV... A no tak, zapomniałem! Słuchajcie, wszyscy. Telewizor chciał mnie zjeść. Jak Kirby. Oh, you never mind. Look, I'll tell you later. Powiedz mi teraz! Yosuke, did you hear the rumor? Saki Senpai, supposedly the one who discovered that body. I wonder if that's why she looked so down. She doesn't seem to be at school today either. Może telewizor ją zjadł. Huh? Hey, Yukiko, are you helping out at the inn today too? Things are really out of hand right now. I'm sorry. Pa, Yukiko, trzymaj się z dala od telewizorów. Is it just me or does Yukiko-san seem way stressed out today? I guess they're running her ragged. By the way, did you see it last night? Tak! Miałem bliskie spotkanie.
Well, what about you? I did! I seriously saw a girl. Czyli Chie jest homo. Confirmed. But my soulmate's a girl? What's that supposed to mean? Już powiedziałem. I couldn't quite tell who it was, but it was a girl for sure. Her hair was brown, about shoulder length, but she was wearing our school uniform and... Hey, I think that's the same person I saw. I couldn't make out that much detail, though. The image I saw was much blurrier. Mm-hmm. Wait, so you saw it too? And we saw the same girl? Does that mean we have the same soulmate? Trzeba będzie się dzielić. Pokrojcie ją na trzy kawałki, bo ja też, kurde, się do tego zaliczam. How about you? Did you see it? Tak, z bliska nawet. Powiedziałeś im o tym, co się stało ostatniej nocy. It sounds like we all saw the same person. But weird voices aside, what was that about getting sucked into your TV? Were you that tired last night? You must have just fallen asleep in front of your TV. Kurde, zaraz cię wezmę za fraki, pójdę do jakiegoś teleodbiornika, wsadzę łeb i zobaczysz. That'd be one interesting dream. Jaki kurde sen? Byłem przerażony, a wy się śmiejecie. Moje życie było na włosku. I like the part where you got stuck because your TV was too small. That's pretty realistic. Well, if it had been bigger, then... Oh, that reminds me. Our family's been talking about buying a bigger TV. Oh, yeah? Well, flat-screen TVs are definitely in these days. No, ale niezbyt dobrze działają z PlayStation 2. Wanna go check them out on the way back? Ja tam nie narzekam, jestem przyzwyczajony do tego, ale... No, to nie jest HD i tak dalej, nie? Ale ta gra powstała akurat, kiedy płaskie telewizory były już na topie. Oh, definitely! My parents don't know anything about electronics, and I've just gotta see my kung fu movies on the big screen! Alright! What the? Nie rób tego już nigdy więcej. We've got some pretty big ones in stock. I bet they'd be big enough for you to fit into. Czekaj, czekaj, jak cię zaraz wezmę, kurde, w ręce i wrzucę, to zobaczymy. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Nie wierzą ci wcale, a wcale. Ja im zaraz dam. Zdecydowałeś się pójść do Junes z innymi. Ale co ja, kurde, będę domagał się od ludzi, którzy ukrywają ciała ludzi zabitych przez Nanako? Wow, this is huge! And holy crap, it's expensive. Who buys something like this? Ci, którzy mają pieniądze. I don't know. Rich folks? Dokładnie! Te pingwiny w tle są naprawdę bardzo fajne, ten obrazek. Honestly, not many people shop for TVs here. That's why we don't have clerks around. Huh, not worth trying then, I guess. Well, at least looking's free. Nope, can't get in. Figures. This proves it. It was all just a dream. Podtrzymajcie moje powietrze. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Besides, these flat-screen TVs are so thin, you just end up on the other side. Skąd wiesz? Ah, what am I saying? So, Chie, what kind of TV are you guys in the market for? Oh, no, they said they wanted one that's cheap. You got any suggestions? Well, miss, might I suggest this one over here? Ten malutki? It's the newest model, just released this spring. What? That's not cheap at all! There's way too many zeros! I should have asked what you meant by cheap right off the bat. You've got connections, right? Come on, hook me up! Dragi? You know I can't do that. Hey, how about this one over here? It's a display unit. It's a little old, but...
telewizorem tak dużym naprawdę mógłbyś wejść do środka. Ha! I co bitches? Oh yeah, what kind of TV do you... I co? Huh? Something wrong, Yusuke? Is his arm in the TV? A nie wierzyliście mi, co? No w telewizorze, nie w spodniach, kurde. Whoa. Is that some kind of new model? Like with a new function? Przecież przed chwilą patrzyliście, czy możecie wsadzić tam łapy i nie działało, nie? Hell no! Oh, hell no! You gotta be kidding me! Did you really stick your hand through the screen? A nie widzisz? Oh man, this is for real. That's some magic trick, man. Tak, Nanako się ucieszy, jak jej to pokaże. So how's it work, huh? What's the magician's secret? Oboje się na ciebie patrzą, w niebo wzięci. Być może mógłbyś tam włożyć nieco więcej niż twoją rękę. Spodni nie będę zdejmował. Hey, don't do that. What are you doing? Magiczną sztuczkę, nie przeszkadzaj mi. Oh my god. Mam nadzieję, że nic mi łba nie odgryzie. W środku jest puste miejsce. Mówisz im to. Inside? Normalnie! What do you mean, empty space? Tak jak w waszych głowach. Bo nie chcieliście mi wierzyć. Wygląda na to, że jest tam dużo miejsca. What do you mean, spacious? I mean, what's going on? Chie, przestań twerkować. Yusuke, ty też. Old crap. I think this is all too much for my bladder. No i znowu kurde jajowate sprawy, no wytrzymaj. What the? Are you gonna pee your pants? Szybko do telewizora. I've been holding it in all day. I haven't had a chance to go. To idź kurde. I can't hold it anymore. Shit, customers, they're coming. No to... Zabierzcie mnie, mojego łba z tego TV! Zabierzcie mojego łba z tego TV! Tak, bieganie na pewno pomoże. Yosuke, tylko nie sikaj teraz, bo wszyscy ucierpimy na tym. Epilepsja.